Tetlo. Co ja miałem tutaj zrecenzować? Nie widzę, kurde. The Nun. Nie, to nie, to już było. Zakon świętej Agaty. Nie, to też nie to. Herezja? Nie, to już omawiałem. Erie. No chyba... Tak, ktoś mi pisał o tym. Szkoła grozy po polsku. A, to ten dziwne, te erie. Nie wiem, co to znaczy, jak to się w ogóle wymawia. No nieważne, nieważne. Ten... O, jesteście. A, to wy mi to podesłaliście do obejrzenia. No tak. Kilka osób mi o tym pisało. Dziękuję serdecznie. Świetny film, naprawdę. Nie, nikt mi nie przykłada pistoletu do głowy tym razem. To po prostu nasączone zdanie. To nasączone ironią zdanie. Przejęzyczyłem się, przepraszam. Miała być recenzja dzisiaj. Bo to premierowy horror od Netflixa. Albo po prostu jest na Netflixie. Albo prosto od Netflixa. Nieważne. Ale nie będzie dzisiaj recenzji. Będzie streszczenie. A dla tych osób, które klikają ten materiał i liczą na recenzję, to może na szybko wyjaśnię, co to w ogóle jest streszczenie. No więc w jednym zdaniu. Streszczenie to jest na moim kanale taka seria, że jak film jest aż tak zły, że się go nie opłaca recenzować, no to po prostu jadę równo ze spoilerami i skrótowo wam mówię wszystko, co się wydarzyło w tym filmie. A że w tym filmie się dużo nie wydarzyło, to długo to też nie potrwa, ale jeszcze trochę będę musiał ponarzekać, to pewnie i potrwa jednak. Ale widzieliście już ten wspaniały wstęp, prawda? To była jedyna rzecz, albo jedyne rzeczy, klatki, poszczególne fragmenty, w których właśnie się coś działo, ponieważ jest to produkcja na zasadzie bardzo prostej, czyli tak. Zaczynamy oglądać, okej, mija 5 minut, już jesteśmy w takim stanie melancholijnym, wtedy takim... Przysypiamy, mija 5 minut i jest... Jumpscare. Tak? Przypomnieli nam? Nie, nie przypomnieli nam, że oglądamy. Obudzili nas, obudzili. Dobra, przysypiamy znowu 5 minut. Tak, no i po kilku minutach znowu jest... O matko, jumpscare. O, ale straszny ten jumpscare. Dobra, idę spać. O matko święta, co się stało? Jumpscare? A, dobra, bo ten film był jakiś... Ja coś oglądam? O matko, jumpscare, co? A ile jeszcze? A, jeszcze 40 minut, dobra. Ja się zrzemnę. O kurde.
Motyla noga. Oh. I tak, ja musiałem wyjaśnić, czym jest streszczenie na moim kanale, bo stali widzowie wiedzą, ale jak jest jakaś premiera, świeżutka taka właśnie, tym razem z 2019, bo taki mamy rok, no to dużo osób wejdzie tutaj, nie znając mojego kanału, żeby posłuchać o premierze, bo być może jeszcze nikt na YouTubie o tym nie nagrał, albo po prostu trafiliście na mój materiał jako pierwszy i chcecie usłyszeć, co to jest za film i czy jest sens to obejrzeć, i dostaniecie tutaj streszczenie. Więc żeby być fair, no to parę minut, dosłownie 2-3 na starcie powiem bezspoilerowo, co to jest za produkcja, ale później już polecimy po prostu w streszczenie, także może nie przedłużajmy i już zacznijmy tę paradę snu. Bo nawet nie śmiechu, nie. Nawet nie. Erie, to nie, nawet nie będę dociekał, jak to się poprawnie mówi. Nie chce mi się, oni mojego czasu nie szanowali. To ja też nie będę. To jest filipińsko-singapurska produkcja. Czyli nie usłyszycie tutaj klasycznego angielskiego, tylko coś pokroju. Trochę zajeżdżało jakimś chińsko-japońsko-koreańskim po prostu, naprawdę. Też taki bełkot trochę, którego oczywiście nikt nie rozumie, ale o dziwo ten język angielski tutaj też się wkrada. Zupełnie nie mam pojęcia po co, bo nie wierzę, że ksiądz, który się znajdował nieopodal całej tej szkoły, bo film generalnie opowiada o katolickiej szkole dla dziewcząt, no to wiadomo, były tam zakonnice, też się pojawia raz na jakiś czas ksiądz. I raptem on nie zna języka ich, tylko mówi po angielsku, nie wiem. To jeszcze mnie tak nie dziwiło, okej, może nie zna, może z jakiegoś powodu chcieli zastosować zabieg użycia tego języka tutaj. Ale były takie sceny, gdzie jedno zdanie się wymawia tam w tych ichnym języku i w połowie zaczyna się mówić tego zdania po angielsku, czyli pół zdania jest w ich języku, pół po angielsku. Jakby po prostu sobie robią taki, wiecie, switch, nie? Normalnie jak zamiana twarzy na Snapchacie. Mówią, nie dokończyli zdania, raptem jest po angielsku, albo na odwrót. No nie wiem, co to za zabieg był. What shall we do, Soralice? Classes were suspended for the day. Kung sino pa ang mga matitira? Sisters. Miss Pat. Ale dobra. Dla tych widzów tutaj bezspoilerowo, którzy będą chcieli mimo wszystko obejrzeć, no to Szkoła Grozy jest to film na Netflixie, który trwa godzinę 40. Kraje produkcji wam podałem. No i właśnie pewna dziewczyna w tej katolickiej szkole, no młoda oczywiście jeszcze dziecko, oni to okrzyknęli sloganem gimnazjum w polskim tłumaczeniu. Wiadomo, już gimnazja teraz nie za bardzo sobie istnieją, ale rzeczywiście jest to coś na tym poziomie wiekowym, więc w tej szkole katolickiej jakaś dziewczynka po prostu, czy dziewczyna odbiera sobie życie. No i mamy taką, no w sumie psycholożkę, chyba tak można jej stanowisko tutaj opisać, która zarazem ma takie, jak to mówi, opis nadnaturalne zdolności, czyli można ją uznać za takie trochę medium. Ale fakt jest taki, że jest to po prostu kobieta, która jest tym psychologiem, ale z drugiej strony widzi duchy, więc czasem po prostu jej się ukazuje jakaś martwa dziewczynka i ona sobie z nią rozmawia. Ale nie tylko wcale ona, bo dyrektorka tej szkoły, ta nasza tutaj main nun, czyli główna zakonnica, też będzie widywała te zjawy, te duchy, te dziewczynki po prostu, które już nie żyją. A reszta po prostu osób, dziewczynek, czy zakonnic, czy jakichkolwiek pracowników, którzy się tam znajdują, takich zdolności nie mają, więc nie widują ich po prostu. No ale cały teren tej szkoły właśnie jest osnuty jakąś taką nutą mroku, nutą grozy. W ogóle jest to film, w którym cały czas jest burza i leje po prostu. Czasami w dzień jest normalna pogoda, ale jak dochodzi do jakichś późniejszych godzin, czy tam bohaterka szlaja się w nocy, czy o późniejszych godzinach po tej szkole, to po prostu non-stop jest burza. No The Nun version 2. Ja rozumiem, że oni chcieli strasznie taki przygnębiający, mroczny klimat tutaj oddać, żeby było ciemno, tak brzydko, żeby te barwy były zimne, żeby ta groza była potęgowana. A później się okazuje, że ten film ma kategorię 13+ wiekową. I to nie byłoby jeszcze nic złego, gdyby to jakośkolwiek działało, ale to jest tylko taki, wiecie, wizualny wpierdol, który nie działa. A jumpscary, no to te, co na początku zobaczyliście, pewnie nie były to wszystkie, bo nie chciało mi się wszystkich szukać. Ale to jest jakaś tragedia. To jest absolutna kalka. Po prostu ten film działa tak, że nie dzieje się nic, że po prostu baba w ślimaczym tempie przez godzinę tego filmu chodzi po tych korytarzach tej szkoły i raptem po tej minutach wręcz ciszy jest jeb, raptem jumpscare, ale to nawet nie jest sensownie tutaj, powiedzmy sobie, stworzone, zaprojektowane, bo to jest już do bólu przewidywalne, to raz, my wiemy, gdzie te jumpscary będą, ale po prostu to jest nawet wizualnie nieakceptowalne momentami.
Pewnie część z was kojarzy, ja streszczałem taki film, który się nazywał Armeńskie Nawiedzenie, Armenian Hunting, Hunting. No i tam był taki jumpscare. I nie powiecie mi, że ten jumpscare nie jest podobny. I dźwiękowo, i wizualnie czasami te jumpscary wyglądają jak po prostu z najniższej półki żenady w tym gatunku. Inne jumpscary są średnie po prostu, ale zwyczajnie wymuszone, nachalne, po tej chwili ciszy, oczywiście typowe jeb. No gdyby tej muzyczki nie było, gdyby ten film bez dźwięku odpalić, no nie ogląda się filmu bez dźwięku, jasne, on może tam grać znaczącą rolę, ale ten film wyjątkowo bez dźwięku byłby totalnie niczym, a tutaj nawet można zostawić ten dźwięk, ale wyłączyć tylko dźwięk jumpscare'ów i ten film już kompletnie nie ma żadnej nutki grozy. No bo nie oszukujmy się, nikt się nie obsra w gacie tylko dlatego, że burza jest co chwilę za oknem, więc po prostu pluję na to, jak to oglądam, nie chce mi się tego oglądać. Przysypiałem kilkukrotnie na tej produkcji, po prostu te jumpscary miały chyba tylko rolę budzenia, faktycznie przebudzania widza, bo wiedzieli, że wyszło coś tak nudnego, no to czasem tego widza walniemy chłostą po głowie i po prostu przybudzimy go, żeby jednak tam z tą historią się jakoś utożsamiał. Nie, nic bardziej mylnego, to też nie działa, kurde. I ten film nie ma żadnej postaci, ale to żadnej postaci. Tutaj jak coś zginie, to nawet nie zauważycie, bo spaliście, ale chodzi o to, że żadna postać nie jest napisana. Główną aktorką jest ta nasza psycholożka, ta nasza medium, ja sobie tak to w cudzysłowie nazwę, która po prostu próbuje, no jest dociekliwa i próbuje dociec, co się stało tak naprawdę. Czemu ta dziewczynka odebrała sobie życie? Czemu kolejne dziewczynki odbierają sobie życie na przestrzeni, no jakby trwania akcji tego filmu? I okej, ale to jest tylko baba chodząca w slow motion po prostu. Czyli pół kilometra na godzinę, nie? Żeby ten kadr był przeciągnięty do granic możliwości, żeby to było powolnie, subtelnie budowane. Ale to nie działa, to jest tylko i wyłącznie nużące. Już pomijam sam morał tego filmu, po prostu wiecie, głos tutaj wsadzony z offu, taka narracja typowa, gdzie mówi nam jakieś złote sentencje, kurwa, po prostu z notatnika właśnie złotych myśli i swojej siostry. Właśnie i ta narracja połączona jeszcze ze slow motion, bo tam 10 minut końcówki to jest po prostu slow motion w tym filmie, no to tutaj nie ma żadnego zabiegu, którego nie widzieliście już 1000 razy. I to też jest film tego typu, w którym jest scena z lusterkiem w łazience. Wiecie, nie? Taka szafeczka z lustrem, gdzie się po prostu tam trzyma jakieś, nie wiem, kosmetyki, leki, szczoteczkę do zębów, cokolwiek. Widzieliście ten zabieg miliard razy z tą szafeczką, to jest tak nieoryginalne. I po prostu wiemy, że za którymś razem albo szybko dosyć wyskoczy jakiś jumpscare. Tutaj akurat ręce były zakrwawione, ale to też było oczywiście osadzone pierdolniętym dźwiękiem, który tutaj insynuował jumpscare'a. Dawno tak fatalnych jumpscare'ów nie widziałem i takiego dobrego ketchupu na jej twarzy. Swoją drogą Netflix mnie zadziwia, ponieważ normalnie jak jest kategoria wiekowa 13, tak? To nie ma krwi, przynajmniej w tych kategoriach kinowych. Ale tutaj jest krew u Netflixa, nie tylko w tej scenie, w innych też. Także niby 13+, ale krew jest. To znaczy ketchup, niezły ketchup w tej scenie był rzeczywiście. Także, no, fajnie było. Dziękuję jeszcze raz serdecznie za polecenie mi tego. Nic mi już nie polecajcie, błagam. Przerażający horror od Netflixa. Widzowie nie mogą po nim spać. Nie mogą zasnąć. Najstraszniejszy horror tego roku. Gdzieś już to słyszałem. A no tak, bo przecież 90% produkcji sygnowane jest takim hasłem. I już nie mam nic do tych wszystkich po prostu stron z artykułami, które no robią nośne tytuły, żeby ludzie klikali w ich artykuły. Ale no głównie też polecaliście mi ten film ze względu na to, że zobaczyliście, że na przykład na jakimś tam właśnie portalu z newsami jest napisane, że widzowie nie mogą po tym spać, czy że jest to jakieś przerażające, straszne dzieło. I tylko dlatego się na to nabieraliście i mi to podsyłaliście jeszcze przed obejrzeniem i uznawaliście, że coś musi być na rzeczy, skoro oni tak napisali. Nie, uodpornijcie się już na to. Oni to piszą, żeby im klikać w artykuły, tak? Ich nie obchodzi, czy oni napiszą swoje tutaj rzetelne zdanie na temat tej produkcji, bo gdyby tak było, to 80% artykułów z ich stron by się nie klikało, tak? Ich nie obchodzi to, że powiedzą nieprawdę, że napiszą, że to jest straszne, a że tak naprawdę w rzeczywistości była to nudna szmira. Nie, bo wtedy nie będziecie klikać. Dlatego właśnie to działa, bo oni na tym zarabiają, bo wy to klikacie, ale oni po prostu kłamią wam w żywe oczy, tak? I wy się później nabieracie i do mnie podsyłacie: ej, zobacz, Boże, piszą, że straszne, musisz to zrecenzować. A część osób później właśnie, jak już obejrzała,
po zobaczeniu tego artykułu mówi, nie do końca tak było, jak oni napisali. Albo ewentualnie sporo takich opinii widziałem, właśnie tutaj od grupowiczów, którzy mi to polecili do obejrzenia, że no nie było to zbyt angażujące, raczej dosyć nudne, ale w jakimś tam stopniu ciekawe. Zgodzę się z tym, że było nudne, z tym, że było ciekawe, to no, może końcówka tylko troszeczkę, ale nie, też nie było to zbytnio jednak ciekawe wcale, więc kolejny artykuł i kolejna rzesza artykułów, które po prostu chcą sprzedać film nie dlatego, że on jest dobry, tylko dlatego, żeby siebie sprzedać i żeby zarobić, bo gdyby taki portal miał napisać swoje rzetelne zdanie, to większość ich artykułów po prostu by umarła w natłoku innych artykułów i nikt by ich nie odgrzebał spod tej ziemi, także nie nabierajcie się, wiecie, nie nabierajcie się na te chwytliwe, głośne hasła i później nie piszcie, że ej, galerio, weź to zrecenzuj, bo ktoś napisał taki artykuł. Nie, większość horrorów jest tak reklamowana, a nie chce mi się już. Napiłbym się po prostu czegoś mocniejszego, ale asortyment mi się wyczerpał. Dobra, to parę minut streszczenia na sam koniec, tam była recenzja, powiedzmy bezspoilerowa, no to tutaj teraz ten fragmencik, w którym wam powiem, co się wydarzyło w tym filmie. A co się w nim wydarzyło? To jest dobre pytanie. Mamy tę szkołę, dowiadujemy się, że jakaś Erika popełniła samobójstwo. Później baba przez godzinę chodzi po korytarzach. Inne dzieci w międzyczasie się zabijają też. Sugeruje nam się, że może to ta dyrektorka zrobiła, że wiesza te dzieci z jakiegoś powodu. Później się okazuje, że nie, to był tylko taki negatywny przebłysk tej naszej kobiety, która potrafi te duchy widzieć się z nimi, komunikować. No i tak naprawdę o wszystko zostaje oskarżony woźny, o to, że on zabił dziewczynkę i posadzili go w więzieniu. Oczywiście my nie wiemy, czy to on zrobił, chociaż wydaje nam się, że nie, że po prostu chcieli kozła ofiarnego znaleźć, więc wydaje nam się, że to być może dyrektorka, bo wiecie, to wszystkie filmy tego typu, gdzie się jakieś klasztory, zakonnice czy jakieś szkoły tutaj katolickie pojawiają, to często te zakonnice coś mają za uszami, mają tutaj rygor, tutaj też mają rygor, więc mogliśmy się domyślać, że to któraś z tych zakonnic jest po prostu pojebana i to ona te dzieci tam, nie wiem, szkaluje. Bo generalnie tak, oczywiście mają tutaj swoje rygorystyczne zasady, są w ogóle klasztorem, szkołą katolicką numer jeden i wiecie, ich reguły nigdy nie były podważane i tak dalej, pierdu. No i to w sumie jest tyle, jeżeli chodzi o pierwszą godzinę tego filmu, no i zostało jeszcze 40 minut. Przyjeżdża tam w pewnym momencie jakaś policja, jakiś detektyw i oczywiście też się zaczyna tym interesować, ale generalnie i tak już ten woźny jest ze kratkami, tylko że giną jeszcze kolejne dzieci. I tak naprawdę później ten detektyw znika na te pół godziny z 40 minut, które zostało, a nasza baba właśnie chodzi i chodzi po tych korytarzach i chodzi po tych korytarzach i szuka czegoś i dostaje jumpscare'a, tu ją za ręczkę ktoś złapie, za rączkę, przepraszam, tu ją ktoś wystraszy za niej. Tutaj mamy kolejną scenę kliszę jak z obecności z zapałką, którą tam gdzieś może teraz widzicie na telewizorze. Właśnie zapala zapałkę, żeby szukać po prostu czegoś w ciemnościach. Tutaj jakiś ryj wyskoczy, tutaj znowu jak z armeńskiego nawiedzenia ryj, charakteryzacja i dźwięk. No po prostu kurwa dramat. Szkoła grozy to słaby horror po prostu. Ja nie mogę z siebie wydusić, bo po prostu nie wierzę, że znowu nie mogę z siebie zdania wydusić, bo nie wierzę, że znowu się dałem nabrać i że znowu obejrzałem taką totalną szmirę. Jakiś tam element pozytywny to jest tak naprawdę chyba tylko zakończenie, zaraz wam o tym powiem. Ale właśnie, potrafią tutaj być nawet też takie sceny, gdzie jest właśnie te 5 minut jebanej ciszy, takiej totalnej ciszy. Raptem jest jumpscare, oczywiście zupełnie niestraszny jak cały ten film, mija 15-30 sekund i za chwilę jest drugi jumpscare, zbudowany identycznie. No po prostu ktoś tutaj poodhaczał wszystkie schematy, jakie są wykorzystywane w horrorach, te najbardziej oklepane, te wszystkie klisze i wypuścił po prostu tego pierda. No, za jakie grzechy, nie? Za jakie grzechy? Tak jak tam właśnie się mówi o grzechach, no bo przecież to katolicka szkoła, to za jakie grzechy ja też musiałem to obejrzeć? I jak później do dobrego wniosku dochodzi ta dyrektorka zakonnica, że jak ona to ujęła, no nie na wszystkie pytania Bóg ma odpowiedź. No ja się tutaj kurwa zgadzam, ja się podpisuję i tak samo nie na każdy głupi artykuł z sieci ja mam pozytywną odpowiedź, to nie ma sensu co powiedziałem, ale spokojnie. Przejdźmy do zakończenia. Zakończenie jest takie,
że duch dziewczynki koniec końców chce zabić też tą naszą panią psycholog, którą niby na początku traktował ten duch dziewczynki pozytywnie, była w zasadzie do niej pozytywnie po prostu nastawiona, komunikowały się tam jakoś sobie, ona ją widziała, nie bała się jej przede wszystkim też tej zmarłej dziewczynki, a koniec końców ta dziewczynka stwierdziła, że hehe, ciebie też zajebie, skoro już wszystkie dziewczynki zajebałam, bo tak, tutaj nikt nikogo nie mordował, samobójstw później już tak naprawdę nie było oprócz tego startowego, o którym się mówi, które tam było tak naprawdę kilka lat, chyba nawet wcześniej. Tylko ta dziewczynka właśnie, która popełniła te samobójstwo te parę lat wcześniej, mordowała całą resztę. Ale nie sama z siebie, tylko wykorzystywała ludzi, żeby zamordować kogoś. Czyli faktycznie ten woźny no nie był tak do końca niewinny, bo na przykład wykorzystała go, żeby zabił jakąś dziewczynkę, więc oczywiście nikt nie uwierzyłby, że to jakiś duch zrobił, no to go zamknęli za kratki, bo myśleli, że to jego robota, jasne, to była jego robota, ale był w szale, w gniewie, którego nie kontrolował. Później był typ, który zamordował swoją żonę, i to oczywiście też sterowała nim ta dziewczynka z zaświatów. I to była jej córka, ich córka. Tylko po prostu ojciec, no jasne, był w takiej jakiejś traumie po stracie swojej córki, po tym jej samobójstwie. A później podjechali pewnego razu pod szkołę, bo właśnie ona na tym terenie mogła tutaj powiedzmy dokonywać tych zbrodni. To było takie, wiecie, miejsce opatrzone właśnie złą sławą, czy powiedzmy renomą, która no nie wychodziła jakoś poza bramy tej szkoły i nikt o tym jakby z tam szerszego grona nie wiedział, ale my tutaj, będąc w tej lokacji, w tym terenie non-stop, wiedzieliśmy, że tak to wygląda. No więc ona stwierdziła, że rękami własnego ojca udusi własną matkę, bo po prostu za życia matka ją wkurwiała, no nie akceptowała jej za bardzo. Troszeczkę była też przez tą matkę, no niedoceniana, to po pierwsze, to mało powiedziane nawet, ale ta matka ją po prostu źle bardzo traktowała, więc postanowiła, jak już popełniła to samobójstwo i ma taką władzę, że może wchodzić powiedzmy w ciało innych ludzi, czy po prostu sterować nimi w zasadzie z boku, bo tak to wyglądało, no to udusi własną matkę. I tak naprawdę dochodzimy do zakończenia, w którym chce zabić tą naszą główną bohaterkę właśnie. I wydaje nam się, że jednak inny duch uratował tę bohaterkę, że wcale jej nie zabiła. Ale za chwilę jest następna scena, w którym widzimy jakiś pogrzeb kolejny w zasadzie, w tej szkole katolickiej. No i nasza główna bohaterka zdaje sobie w tym momencie sprawę, że to jest jej pogrzeb, czyli tak naprawdę jednak zginęła, nikt jej nie uratował. Bo też sposób uratowania jej byłby tutaj jakiś bardzo mocno naciągany, bo ja wcześniej ten film się klei, mimo że jest nudny i nudny, to się klei, to fabularnie jakoś, ale właśnie pokazują nam, jak ta kobieta zostaje uratowana przez jakiegoś innego ducha, właśnie ta zła dziewczynka, która popełniła samobójstwo, steruje tym detektywem, o którym wam wspomniałem, który tutaj pod koniec znowu wraca, i sterując tym detektywem on ją chce udusić, a jakiś przybiega inny, lepszy, dobry duszek, i odpycha tego duszka, spadają w jakąś przepaść, to w ogóle było bez sensu. Więc jakby tak to zostało zakończone, to ten film byłby jeszcze gorszy. Ale nie, faktycznie okazało się, że to była tylko schiza, zamotanie tutaj poglądem widza. Tak naprawdę w następnej scenie dowiadujemy się, że jednak nie żyje i właśnie obserwuje z boku swój pogrzeb. I tak naprawdę nie widzą oczywiście te wszystkie dziewczynki, które znajdują się w tej szkole, a widzi ją tylko ta dyrektorka, bo ona też miała ten dar właśnie widzenia duchów, więc to jest chociaż pozytywny aspekt. Tak, pewnie się zapytacie, czemu pozytywnym aspektem jest to, że ktoś ginie. No bo gdyby w tym momencie nie zginęła, było to by strasznie głupie i naciągane, więc chociaż dobrze, że tak się wydarzyło i tyle. I później wlatuje właśnie ta narracja, ten monolog, w którym tam ktoś rzuca te złote sentencje, że wiecie, no nie zawsze wszystko jest tak jak chcemy, no po prostu umarłaś, no jakieś tutaj wnioski, próbują nam znowu coś moralizować. I to jest ich puenta. Hindi ko na rin alam kung anong sasabihin ko. O matko, no i tyle się wydarzyło w tym filmie. No, tutaj jedynie twórcy próbowali strasznie ciężkim, nostalgicznym klimatem coś zdziałać, czyli zbudować po prostu burzę, non-stop lejący deszcz, creepy, bardzo przerażającą muzyczkę i super ultra jumpscary. Domyślacie się, nic z tych rzeczy nie jest przerażające, ten horror nie jest straszny i nic się tutaj nie dzieje, więc to jest uboga wersja zakonnicy. Nawet właśnie ta zakonnica była dużo lepsza od tego, bo miała chociaż naprawdę przerażający soundtrack, klimat był świetny, lokalizacja była fajna po prostu, dobrze się to przyjemnie oglądało jako taki guilty pleasure, nawet jeżeli sam film sobie nie był za dobry. To już nawet ta zakonnica lepiej budowała postacie. One coś tamkolwiek były zarysowane. Tutaj o dyrektorce nie wiemy nic, o żadnej z dziewczynek nie wiemy nic, aż do końcowych scen, gdzie pokazuje nam się faktycznie, jacy byli jej rodzice i też poniekąd przez to popełniła to samobójstwo na pewno. Ale to był jedyny zarys, to już była godzina 30 filmu, więc do tej pory nikogo się nie budowało. Główna bohaterka, mimo że śledzimy jak chodzi przez godzinę po tym ekranie, po prostu też nic o niej nie wiemy. Wszyscy są nudni, niejacy, mogą ginąć po kolei, mamy ich kurwa w dupie. Nienawidzę tych filmów po prostu, nienawidzę ich, że oni nam dają w mordę cały czas z tymi kalkami, a nie chcą naprawdę siąść
napisać tej jebanej postaci? Ja wiem, że to jest horror i to może być na przykład na takiej zasadzie, że okej, nakręćmy slasher. No to wiadomo, tam będą niejakie postacie, które będą ginęły. One celowo nie mają, albo mają po jednej cesze charakteru, ale nie obchodzą nas i się ich nie rysuje, nie buduje, bo wiemy, że zaraz zginą i nie chcemy, że twórca nie chce, żeby nas obchodzili i faktycznie nas nie obchodzą. I wtedy ten zabieg działa. Ale tutaj, jak dajecie nam horror, który ma przerażać, to dajcie kurwa postać z krwi i kości, która będzie angażowała tego widza, bo jeżeli nawet to jest nudne, ale interesujące, to jeszcze dodatkowo postać, która nas zaciekawi, o której coś wiemy, którą polubimy, z którą będziemy sympatyzować, no będzie nas przy tym ekranie trzymała, a nie, że 5 minut później jumpscare, 5 minut później jumpscare, 5 minut później jumpscare i tylko i wyłącznie z tego filmu zapamiętacie nudne, chujowe jumpscary. I ten monolog w narracji może, i slow motion. I nie wiem, co jeszcze zapamiętacie. To, że były dziewczynki, że była szkoła, że popełniła samobójstwo, że chodziła po korytarzu baba, że jumpscare po 10 sekundach kolejny jumpscare, no może przesadziłem po 30 i strasznie chujowa charakteryzacja i 13+, 13+. Ale jest krew, tak, fajnie było i się skończyło. Żygą po prostu. Końcówka coś tam mi wyrekompensowała, więc ten film dostanie 3/10. Z dwóch powodów. Jedynki nie dam, bo to jest bardzo profesjonalnie nakręcone, to tutaj za to już mamy dwójeczkę. Naprawdę, kadry są subtelne, takie wyśmienicie wręcz poprowadzone momentami, bardzo powolne, bardzo dobra praca kamery, naprawdę niektóre ujęcia są fantastyczne w tym horrorze. I okej, ja rozumiem, subtelnie, powolnie budujemy akcję. Tylko, że nie ma punktu kulminacyjnego, który w końcu wypierdoli nas z butów, że będzie mocniej i szybciej w końcu, że potrzyma to w końcu w napięciu. Nie, tu jest cały czas tak nudno i stonowanie. Ta kamera rusza się w takim slow motion, w jakim chodzi przez całą produkcję ta główna bohaterka. Ludzie tak kurwa nie chodzą. Wręcz przeciwnie, jak się czegoś boimy, to w długą raczej ciśniemy. Ona chodzi powolutku. Fabuła tutaj... Kurwa. Fabuła też was tutaj niczym nie zaskoczy. Ale wiecie, ten film ma takie momenty, w których można się zaskoczyć. Ja ze 3 takie naliczyłem. Ogólnie właśnie, tak jak mówiłem, ta scena z lusterkiem i tak dalej, czy na przykład właśnie jak ktoś podchodzi do drzwi i nie otwiera tych drzwi normalnie, tylko właśnie też w tym slow motion, po prostu 0,5 km/h, no to takich scen było dużo. I to było strasznie oklepane, jasne. Ale bywały też takie sceny, że bohaterka na przykład była w toalecie, bo akurat samobójstwo tej dziewczynki odbyło się właśnie w łazience, więc ta łazienka była takim creepy miejscem w tej szkole, tam bali się chodzić po zmroku, wiecie. Po prostu bali się tej łazienki, bo tam było to samobójstwo. Przed chwilą to samo powiedziałem, no chuj w to. Więc była na przykład taka scena, gdzie ona idzie powoli i też byliśmy przekonani po prostu, że otworzy te drzwi też tak powoli, żeby wiecie, jeszcze po prostu, jeszcze bardziej ten kadr kurwa przeciągnąć. Ale nie, podchodziła powoli, a drzwi je machnęła z tej pety i zamknęła właśnie, nie? Więc tak, ten film zaskakuje tylko w tych momentach, w których wydaje ci się, że będzie oklepana scena, którą widziałeś 1000 razy, że będzie to powolnie znowu się działo, a bohaterka robi to szybciej, po prostu otwiera drzwi na przykład. Ale typowo, wiecie, zamyka jedne drzwi, a gdzieś tam drugie same się w tle otwierają, bo ktoś na nic je ciągnie, nie? Jest ooo, creepy jumpscare na ryj znowu. Albo gdzieś tam jest jakiś flashback kurwa z Wietnamu, przecinają nam po prostu jakąś klatką daną scenę i po prostu łojep, jakaś typera pod zlewem siedzi. To było gdzieś tam na początku w rozmowie właśnie z tą panią psycholog. O co chodzi w tym filmie? Niby wiemy, jasne, fajnie, co ma jakąś puentę, ma jakiś tani morał, ale widzieliście to 100 razy, a jak zobaczyłem scenę po prostu z szafką, z lustrem w łazience, to już byłem do końca zniesmaczony, nie? Już po prostu, no nie dawałem nadziei i szans temu filmowi i ta końcówka troszeczkę rekompensuje. Także tak, 2/10 byłoby za profesjonalny poziom, naprawdę ładnie kamerami się postarali, a 3/10 jest za końcówkę, która coś tam właśnie minimalnie uratowała. Za aktorów, którzy nie są kompletnie angażującymi postaciami, ale mają momenty, w których naprawdę dobrze oddają swoje emocje. Jakiś strach, czy jakiś płacz, naprawdę taka gorycz, jakaś nostalgia, okej, była na tym ekranie. Więc tylko i wyłącznie za to, za taką warstwę techniczną. Scenariusz, fabuła, schematy, wszystko to leży, więc dziękuję, do widzenia, nie chcę mi się już, dajcie znać, jeżeli oglądaliście, czy wam to gówno się podobało, może znajdą się takie osoby, jeżeli dotrwały do tego momentu mojego narzekania, dajcie znać, czemu wam się to podobało, może was wkręciło, okej. Jeżeli nie, to dajcie znać, czemu nie, jeżeli jeszcze nie oglądaliście, a macie ochotę, no to obejrzyjcie oczywiście, a później się podzielicie wrażeniami, ale zakładam, że spora część osób też, mimo że tutaj spoilerowałem i zdradziłem nawet zakończenie, to i tak obejrzała przed samym filmem, bo może nie chce wam się godziny 40 poświęcać, a może po prostu po tym jak na początku powiedziałem już, że to jest kupa i widzieliście zresztą kupy tutaj i wiecie, że to streszczenie po części, no to wiedzieliście, że nie opłaca się tego obejrzeć i nie obejrzycie. Ale mimo wszystko nie musicie się mnie słuchać, to tylko moje zdanie. Jak chcecie, to obejrzyjcie po prostu, tyle że macie spoilery. Chyba, że już jesteście po seansie. Dzielcie się wrażeniami. Dziękuję za podesłanie jeszcze raz. Pamiętajcie, nie nabierajcie się na te artykuły, one zawsze po prostu to robią, tak?
Nie dość, że sprzedają czyjś film, mimo że nikt im za to nie płaci, czyli reklamują ten film, bo pisząc takie hasła głośne, że to jest zajebiste, że widzowie potem nie mogą spać, to nakręcają reklamę i ten film się później ogląda i ludzie są zawiedzeni. To nie dość, że za darmo reklamują film, to jeszcze kłamią, bo to nie jest ich szczera opinia, że to jest straszne i przerażające, tylko to jest opinia fałszywa po to, żebyście wyklikali. Oni na tym zarobią, jasne, ale zjebią nam jako widzom po prostu godzinę 40 z życia, bo przecież jak takie głośne hasła dadzą, to wiadomo, ludzie i tak się nabiorą i pójdą obejrzeć. Czyli nie dość, że robią darmową reklamę, nie dość, że marnują nasz czas, to jeszcze zarabiają na kłamstwie. No po prostu żenada, no ale trudno, tak już jest. Tak dzisiaj wygląda świat, tak wyglądają media, inaczej by się nie klikało, nie? Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. W chuju mam ten film, cześć. Kenang maroni. Berleng khmai eri. Chak banchang la thnai ti 3 khai mithuna khang mok ni. Wow.